Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że dobrze się bawił, że podoba ci się nowa zawartość. Nie korzystaj z oszustw, bo inaczej twoje konto zostanie może zostać zawieszone, a postępy twojej postaci zresetowane. Używamy narzędzi do wygrywania oszustw, a ponadto nadzorujemy sesję graczy celem do dodatkowej weryfikacji, jeśli w danym ciekawa jest potrzebna. Menu pauzy ma również opcję do zgłaszania graczy, którzy przeszkadzają. Haha! Podoba mi się ta wiadomość. Zobaczymy, czy to da jakikolwiek skutek przeciwko tym cheaterom, ale coś robią. Pojawił się ten komunikat, takie ostrzeżenie, że możesz zostać zablokowany, więc każdy cheaterze teraz, który słuchasz mnie tutaj, Ludzka, nie cheatuj, okej? Okay? Bo to nieładnie. Nie rób tak. Bądź grzecznym graczem. Czytuje się sesja zamknięta, na razie będę sobie ogarniał, co się tu dzieje w GTA, jaka jest nowa zawartość. Nie mogę się już doczekać, włączyłem nagrywanie przed wbiciem do sesji, żeby... No jestem podjarany, no. Trochę mi brakuje słów, nie wiem, co tutaj będzie na tej aktualizacji, z czym będziemy mieli do czynienia. Podejrzewam, że bunkry to będzie takie jakieś nasze miejsce dowodzenia. Coś jak biura. Okej, okay, jestem. Otrzymaj nagrodę za zakup bunkra. Dobrze, spokojnie. Spokojnie, Rockstar. Zobaczmy, co my tu mamy. Powoli, trzeba wszystko poogarniać. O Jezu. Dobra, najpierw... Tak, bo... nie patrzyłem na ceny. Najpierw patrzę na pojazdy, potem na ceny, okej? Więc, tak jak myślałem, jest pojazd, który ma z przodu koła, z tyłu gąsienicę. Jest buggy, łazik, jest BWP, latający motocykl. Kurde, ja mam 6 milionów, muszę kupić coś, co mi jakoś zwróci, no. I weź ty teraz znajdź coś takiego. Czekajcie, czy jakiś nowy samolot, śmigłowiec? Nie. To w zasadzie te pojazdy, które są tu na początku, to jest wszystko. Plus opancerzenie, wyposażenie balistyczne. Taki dzień, że czuję się... Haha, okej. Okay. A z tym sprzętem twoje problemy znacznie się skurczą. Będą bardziej otwarte na negocjacje. No czyli co? Standardowy minigun plus jakaś zbroja, którą widzieliśmy chyba w singlu? Była w singlu taka zbroja, no nie? Aby dojść, żeby pełnić, posiadać bunkier, założyć wytwórnię uzbrojenia, odblokować wyposażenie balistyczne. Aha. Wyposażenie balistyczne kosztuje 500 000, więc nie jest to jakoś super drogo. Mobilne centrum operacyjne. Kup od 1 200 000. No dobrze, na razie nie mogę kupić, bo muszę kupić bunkier. Czyli tak jak myślałem, bunkier jest potrzebny nam, żebyśmy cokolwiek tutaj mogli działać w tej aktualizacji. Znaczy pojazdy te podejrzewam, że można sobie kupić już teraz. Pytanie tylko, do czego możemy podłączyć tą przyczepkę? Czy do każdego samochodu, czy to na przykład musi być jakaś ciężarówka albo insurgent, bo na zwiastunach widzieliśmy na przykład insurgenta. Tampa z miniganem na dachu nie jest droga, ale myślę, że ten minigun jakiejś dużej roboty nie robi, bo on prawdopodobnie nie jest obracalny, tak jak na przykład mamy to w czołgach, obrotową lufę. Czy tutaj jest obrotowa lufa w BWP? Znaczy wieżyczka ogólnie, nie? Czy wieżyczka jest obrotowa? No, raczej chyba nie. Chociaż może. Ciężko stwierdzić, nie kupiłem jeszcze tego samochodu. Może jest obrotowa samochodu, pojazdu, nie wiem, czołgu. Z pojazdów na razie nic nie kupuję. Zaskoczę was. Będziemy kupować bunkier, bo bunkier jest najważniejszy, jak widać. Chyba to. No, dobra, ogarnijmy się tutaj. Więc tak, to są pewnie siedziby... To są siedziby gangów motocyklowych. Ja już tutaj jedną mam kupioną. Troszeczkę chyba zmienili ich ikonki, prawda? Tych siedzib. Zobaczcie, wiecie co? Pojedźmy w to miejsce, zobaczymy, czy to rzeczywiście tam jest. Czy jest jakieś tam wejście? Czy to się... Czy może to zawsze tam było, jak myślicie? Coś tam mogli poznać. No, tego chyba nie było. Ja nie pamiętam, żeby coś tam było w tym miejscu. I teraz, gdzie najlepiej i najkorzystniej kupić sobie bunkier? Najlepiej to sprawdzić, gdzie jest najtańszy. Nie no, na bunkier będzie mnie stać. Na pewno, bo mam 6 milionów w sumie. Ale tego tutaj nie chcę kupować, bo nie chcę jechać przez całe Stany, żeby tam dojechać.
Już miałem tam siedzibę. No, ten wygląda całkiem w porządku, bo zobaczcie, jest za niecałe 2 miliony, 1 600 000. I albo tutaj może. O nie, ten nie, ten za 2 miliony 300 to już za dużo trochę wlucek. Te tutaj są drogie, ten niecałe 2 miliony. Ten niecałe 2 mi... ten ponad 2 miliony, 2 miliony, 1 700 000. No, ten już jest trochę daleko. To najkorzystniej chyba by wypadał ten. Ale wiecie co, ja sobie pojadę w to miejsce i zobaczę, jak to wygląda. Bo coś czuję, że jak kup teraz kliknę, to od razu będę musiał. To od razu mi zabierze kasę i koniec. Ale wygląda na to, że ten bunkier jest najbliżej miasta. A nie wiadomo, gdzie tu misje będą się odbywały z tymi bunkrami, z tymi rzeczami wszystkimi, prawda? Z tym uzbrojeniem. Tutaj mamy za 2 miliony. No wiecie co, no nie wiem, czy nas. Ja dziękuję. To jest takie kupowanie na świeżo. Wy to macie fajnie, sobie obejrzycie filmik. A, kupił tam debil. A ja sobie kupię tutaj i będę miał lepiej. A ja teraz nie wiem. Ja dopiero co odpaliłem grę. Czyli co, koło wojska mówicie, żeby nie kupować? To jest jednorazowe podejście, no. Wy sobie możecie wszystkie bunkry kupić, bo tam cheater on nas rzucał kasę. Ja mam tylko 6 milionów. Sam zarobiłem hajs. W większości mi też trochę cheater podrzucał na głowę kasy. Ale z 4 chyba miliony sam zdobyłem. Te 2 miliony 800 właśnie na sesji mi cheater podrzucał kasę. To się przyznaję. Ale to nie jest dużo w stosunku do tej aktualizacji. Jak wy macie po 70 milionów. Skąd ja mam tyle kasy wziąć? Dobrze, koniec tego marudzenia. Pojedźmy gdzieś w to miejsce. Zobaczymy, jak te bunkry wyglądają. Ten jest za drogi, na pewno. Ten jest koło tego. Koło. Mobilne centrum operacyjne. Wiem, że nie posiadam, ale kurde, to by może się przydało. Coś podejrzewam, że to jest jakaś sraczka. Że to jest coś w rodzaju jachtu. A może nie. Może to jest coś fajnego. Tam widziałem, że jakoś tam użyteczne to niby jest, ale cholera wie. No dobrze, chodźmy w takim razie. Ja mam wrażenie, trochę interfejs się zmienił, chyba mi się wydaje. Pojawiła się jakaś nowa rzecz. Widziałem, że jest chyba jakaś misja adwersarza związana z tą aktualizacją, bo tam można było dołączyć od razu na jakieś wojskowe akcje czy coś takiego. Może coś w rodzaju nowych napadów? Nie, raczej to nie. No dobrze. Chodźmy zatem po ten bunkier. I zobaczymy, jak on wygląda. Teraz jest akurat noc, także bardzo fajnie. Nie będzie nic widać, ale no jestem ciekawy, czy wcześniej one się gdzieś tutaj pojawiały, czy też gdzieś to było, czy my to przeoczyliśmy i tego nie widzieliśmy, albo nie zwracaliśmy uwagi. Czy Rockstar już w momencie, kiedy w 2013 roku GTA wyszło, GTA 5, jak wypuszczał pierwszą wersję i już taką mapę zrobił, to już wiedział, że będą bunkry. Po iluś tam latach, 2017. Czy już miał te aktualizacje wszystkie przygotowane wcześniej? Tego nie wiem. Nie, no raczej nie. No i dobra, gdzieś ten bunkier ma być w tym miejscu. Jeden. I teraz pytanie, czy on tu fizycznie będzie, czy on się pojawi dopiero wtedy, kiedy ja go kupię. To jest. Co mi się tu psuje? Wow. Już od razu udaj się i kup. Wydaj pieniądze swoje ciężko zarobione. To ma być gdzieś tutaj. Ja bym chciał, żeby tu była opcja. To po drugiej stronie tego musi być gdzieś. Pokaż mi bunkier na gospodarstwie. Z drugiej strony, bo ja jestem. Nie, ja jestem tu. A, to jeszcze kawałek dalej. Dobra, to jedziemy, lecimy dalej. Ten bunkier będzie gdzieś tam. Ja myślę, że ten jest za drogi trochę, no. Chociaż z drugiej strony fajnie umiejscowiony. 6 milionów, ja wiem. Na pewno mi zabraknie kasy. No kurde, 6 milionów. Za mało. O, to chyba tu będzie. Czekajcie, szukam. Ja wiem. Gdzieś tu? Nie widać tego. Bunkier na gospodarstwie. To chyba gdzieś się pojawi, jak to kupimy. Na to wygląda. No dobrze. Trzeba coś w końcu kupić i nie marudzić tutaj. Ops. Okej. Okay. Czyli już w menu mamy coś nowego. Czy jakieś nowe samochody? Nie. No może inne samochody, albo jakieś samoloty. Zobaczmy. To jest bardzo ważne teraz, żeby to sprawdzić. Samochody Ubenego? Asortyment? Nie ma nic. Latające Cosie? Nie ma nic.
Co jeszcze tu może być? Motorówki jakieś? Nie. Legendary. No to tylko sprzęt wojskowy, tak jak na to wskazuje aktualizacja. Tutaj też nic nie ma. No dobrze, to kupujemy w takim razie... A teraz będziecie mi ze mnie bekę cisnąć, pewnie, że kupię coś najgorszego, co może być. No to weź... O Jezus Maria. Nie mogę się zdecydować. Na złomowisku? Czy tu? Coś czuję, że tutaj będzie najwięcej tych akcji wojskowych. Że tu najbardziej się... O, tutaj, co to? Co to, gdzie to? A może tu? Tutaj kupuję. Bierę go. Co to, mieszkanie? Możesz sobie wziąć ile za... 200 tysięcy za mieszkanie? Ja chyba nie chcę. Strzelnica. Będziesz musiał poprawić tę celność. Chyba nie. Schowek na broń? Już jeden mam, dzięki. Transport. Tyle do tego wyborem. Byłeś środka transportu swojego podziemnego legowiska. Ile? O, okej. Okay. O, na pewno. To już wolę ten standardowy. To nie jest aż takie drogie, ale... na razie nie musimy tego kupować. Dobrze, 1 450 000. Mieszkanie, nie? To sobie można później dokupić w razie czego, także nie ma problemu. Ustaw punkt. Czy ja dolecę tym śmigłowcem, bo czuję, że on mi się tam gdzieś dymi? Dobra. O, śmigłowiec! Czekaj, co mi się tam... Aha, jest, pojawił się bunkier. Dobrze, ja dzwonię do Pegasusa, żeby sobie samolot wziąć. Chyba... No to już poleciałem. Polec zginąć. O kurczę, uwielbiam tę sytuację w GTA. Ej, co ty, Asuka, masz za... Co jest? Nowa wiadomość na e-mail? Co jest? Aha, to nie tutaj e-mail się sprawdza. Zobaczmy, co to może być? Mobilne centrum, być stroną kup dziś... Nie, co ty, nie chcę nic kupować tutaj, takich rzeczy. Dobrze, to nie jest... Ach, nie posiadam pojazdu, no... Wszystko przeciwko ludzkości. Powinienem tam dojechać samochodem, bo to nie jest jakoś super daleko, tylko weźmy jakiś offroadowy. Guardian, Surano, Bullet. Ja tu miałem jednego takiego. Insurgent, zniszczony, pickup. Ok. I zobaczymy ten bunker. Jestem bardzo ciekawy, jak on będzie wyglądał. Moja suka, nie wiem, czemu nie zakłada kapturka. Zawsze ma kapturek założony, jak ma tą czapkę. Pojawia się, bo już nie mogę się doczekać tego bunkra, no. I co? I zostało mi jeszcze trochę kasy, więc teoretycznie mogę coś kupić. I mogę kupić tą mobilną taką bazę, ale coś czuję, że to podpucha jest, żeby wydać szybko kasiorę. To nie jest takie, ach, coś czuję, że... No nie, że to tak nie może być. Któryś z tych pojazdów, które są w... z tych nowych, wojskowych, któryś z nich jest najbardziej opłacalny. Ale jeszcze nie wiadomo, który. I trzeba wszystkie przetestować, ja dopiero kupię ten, który mi się najbardziej będzie podobał. Coś czuję, że... działo przeciwlotnicze może się najlepiej spisać, no ale no... zobaczymy, tak? Jedziemy na skróty, przecież to jest samochód offroadowy. Kupiłem bunkier, prawdopodobnie jest to najtańszy bunkier i być może najbardziej opłacalny, bo jestem blisko tej pustyni, nie jestem jakoś tam przedzielony jakimś wielkim akwenem, jak po tamtej drugiej stronie jeziora jest kolejny bunkier, który jest oddzielony od całej tej pustyni dosyć dużym jeziorkiem, prawda? A ten, do którego teraz jadę, jest oddzielony. No kurde, no, największa jego zaleta to jest to, że jest chyba najtańszy z tych wszystkich bunkrów, jakie tutaj są. Jest w miarę na środku mapki, to jest jego druga zaleta. No pierwsza to cena, no. To jest tak jak z tymi biurami i tak jak z tymi magazynami. Magazyny oczywiście tam jeszcze się opłacają kupić jakieś tam większe. Opłaca się kupić jakieś tam większe, ale jeśli chodzi o biura, kupowanie większych biur i zmienianie ich wystroju, no już nie do końca. Dlatego jestem takim ostrożnym graczem w GTA online i staram się kupować to, co teoretycznie powinno mi się najbardziej opłacać. Wystrój w każdej chwili mogę sobie... O, shit. Wystrój w każdej chwili mogę sobie zmienić i tam jakieś wyposażenie dokupić. No już wjeżdżaj tam,
Cholera. Gdzie to jest? O, jest coś, okej? Zobaczmy, jak to wygląda. Wow! Są moje takie pierwsze wrażenie. Dosłownie zainstalowałem aktualizację i wbiłem. Także jeszcze nie wiem, co tutaj mnie czeka. Selling this silly old place. Not that it's ever been used for anything inappropriate. Okay. It wasn't just routine business that needs a bunker. You know how it is, don't you? Anyway, we're just moving to somewhere else equally routine. You know, hey, hurry the fuck up! You have to leave. Come on, destroy anything you can't carry. Oh, anyway, if I were to make a nice boutique hotel or some such, it'd be great as that. Microbrewery or record decks, hog roast. It's perfect. Excuse me. Hello. No, to bardzo miły koleś. No. No, we've destroyed everything, more or less. Up, 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 up. What are you talking about? Do it, but don't do it. What are you, a fucking fortune cookie? I will call you back. Okay. So, listen. I've, how would you like to make some money? Good money, you know? There's no money in hog roast, but there is in this work. Hey, stop destroying things! Some of you are staying! Let's go for a little ride, shall we? It's really lovely to meet you. As you can see, we got ample room for parking. Here's a space for a mobile operation center. Aha! Stock. Got it? Anyway, we're on a strict schedule. Strzelnicy tego nie kupiłem. For target practice, team bonding. I can't hear myself think. Hey! Hey! Lock the range down when you're done. We're taking the equipment. You get the point. Okej, wózka też mi nie da, bo muszę go kupić, ale on nie jest jakiś tam specjalnie drogi, więc tutaj nie ma problemu. Should have just reversed. Not gonna miss these corridors. Okay, here we go. Here we are, the heart of the place. Research and manufacturing. You want to make real money? Dirty little secret for you. It's in arms. Log into the network, request a resupply, and bring the hardware back here. The eggheads will take it apart. Cook up new, okay. Exciting ways of terminating people. Nowe bronie. Existing designs. Then oh. You sell your weaponry to state-sanctioned actors on the global stage, make a tidy profit, and do the country proud. I got medals for this. I promise you. Come look at this. Hustle, people! We need this out of here 5 minutes ago. You run a good operation, you fill the whole place up. Enough arms to affect regime change in 2/3 of the world's democracies, according to the stats. How does that sound? Fantastic is how it sounds. Ugh, Jesus. Gotta get out of here. We're bombing someone tomorrow. I mean, I don't know what I mean. Doesn't matter. It's been wonderful. Remember, dobra. We never met, you never saw me. I don't know you, and anything you think I said, I didn't say, and you were delusional. Remember that. I'll be in touch. Czy ten bunkier jest tak duży, że musimy mieć dodatkowy wózek, żeby tu jeździć? Czyli prawdopodobnie będziemy zdobywać jakieś produkty, towar, badania, zasoby. Rozkręcić wytwórnię. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Myślę, że to jakieś projekty broni będziemy zdobywać i tak dalej. Wózek zniknął! Ktoś mi go zabrał. Możemy sobie tu chodzić wszędzie. Tutaj jest coś, czego pewnie nie mogę dotykać. Jakieś części broni. Modyfikowane w warsztacie. Mogą być modyfikowane pojazdy. Wygląda na to. Ciekawa sprawa.
Naczepa przeciwlotnicza, czyli można zmienić na przykład wyposażenie na tej naczepie. To by tłumaczyło, dlaczego raz na zwiastunach widzieliśmy naczepę z działkiem przeciwlotniczym, a raz z jakimś innym działkiem, z wyrzutnią rakiet chyba. Dokup strzelnicy. Okej, strzelnicy nie mam, niepotrzebna. Idziemy sobie dalej zwiedzać. Znaczy, ja tak myślę, że niepotrzebna, no bo do czego? Chyba, żeby od razu przetestować broń. To też jest strzelnica, okej. Tu mamy jakieś centrum. Coś, jakiś SMS dostałem. Rzucamy kolejny bieg. Ciągnik z naczepą. Okej, zaraz ogarniemy. Czy już się to pojawiło? Czy coś nowego się pojawiło teraz? Bo... Nie, nic się nie pojawiło nowego. Który to jest ten ciągnik w końcu? Nie można do insurgenta po prostu podczepić? Dammit. No dobrze, jest jakiś stół bilardowy. Bo coś tutaj widziałem. Nie, to nie jest stół bilardowy, ale jest laptop. Zobaczmy. Dołącz do sesji publicznej, żeby skorzystać z laptopa. Komputera. Cholera. Dobrze, to idziemy zwiedzać dalej. Tu mamy jakiś garaż. Jest taka wielka kamera. Tu chyba mamy garaż. Dobra, na razie. Albo tu będziemy składować towary, bo raczej pojazd żaden tutaj nie wjedzie w to miejsce. I będziemy próbowali robić jakieś dostawy. Zaraz spróbuję zmienić sesję. Podejrzewam, że trochę to potrwa. I żadnego pojazdu nie kupuję. Jestem tym mądrym graczem w GTA. Tu się pewnie wychodzi. Tak, jest wyjść z bunkra. No i mamy podobne... Tak, mamy towar, badania, zasoby. To podobnie jak w tej aktualizacji motocyklowej. Też musieliśmy coś tam... Co to za ziomek tutaj stoi? Mobilne centrum operacyjne, naczepę przeciwlotniczą, żeby zmodyfikować. Aha, czyli naczepa przeciwlotnicza i mobilne centrum operacyjne ma... można później modyfikować tutaj, w tym miejscu. Czyli mobilne centrum operacyjne jest jakimś takim ważnym elementem tej całej rozgrywki. Nie wiem, na razie nie kupuję. Idziemy na sesję publiczną i zobaczymy, co się będzie działo. Teraz cheaterów raczej żadnych nie będzie. Tak więc powinienem spokojnie sobie dostarczyć jakieś tam zasoby ewentualnie. O ile w ogóle, teraz podejrzewam, że serwery są dość przeciążone i ciężko będzie coś znaleźć, a może będzie wręcz przeciwnie. O. Nie, już myślałem, że się coś znalazło. Może się będzie ładowało w nieskończoność. O nie, coś się dzieje, patrzcie na to. Bang, jestem. Czy to jest publiczna? Publiczna, 10 osób. Dobrze. Idziemy do bunkra i spróbujemy coś zamówić. Znaczy, nie wiem, czy zamówić paczki, czy jakieś zasoby, czy co porobić. Jestem sam na razie w ekipie, więc nikt mi nie pomoże. A nie wiem teraz, ile tych osób w ekipie może być, bo to jest jakby rozwinięcie tej aktualizacji import-export? Nie. No ogólnie tutaj, o tej. No, tu jest wszystko podpięte pod to, tak? Zdaje się. Mobilne centrum operacyjne. Nie wiadomo, to są jakieś konkretne działania. Nagły wyścig? To nie. Jakieś konkretne działania podpisane, pewnie przypisane pod te mobilne centrum operacyjne, ale że na razie tego nie mam, to nie mogę wejść w to menu i zobaczyć, co to tam jest. Na razie mamy tylko laptopka, mechanika, który może nam coś tam zmodyfikować i pewnie nie za darmo. Tak, ale jakieś tam opcje przemiany tych pojazdów są. I być może będziemy mogli je stąd zabierać, z tego naszego bunkra, żeby zrobić jakąś tam rozpierduchę, powiedzmy, nie? No. No teraz wbijamy. To mobilne działo przeciwlotnicze, nie wiem, czy to chodzi o tą przyczepkę, czy ten, o ten samobieżny pojazd taki przeciwlotniczy. You've got everything you need here to track your resource, staff, and performance levels at your facility. You want to get moving, though, you'll need to start with some setup work. Okay. Lokalizuj zasoby, wyposażenie, okej. Tak. Wybuchnę. Okej. Dostarcz do bunkra, czyli co, musimy...
No, całkiem niezłe miejsce sobie tutaj wymyśliłem na ten bunkier. Teraz mogę sobie wjechać na tory. Gdzie tu są te tory? A, na górze. Ale tym samochodem powinienem sobie dać radę. I teraz wjadę sobie na tory i po tych torach pojadę w miejsce, gdzie jest mój cel prawdopodobnie. Ops. Ops, op. I pojechałem. No i nie, aj, cholera. No proszę cię, jesteś offroadowy, damn it. Ja. A czekaj, czemu nie wziąłem śmigłowca po prostu? No ja, co, o czym on się tu zahaczył, poważnie? Wydostań się stąd, 29 minut. No nie, no co za fail. Damn it. Da się go popchnąć? Nie, to nie GTA San Andreas. Chodźmy w takim razie na drogę i pojawmy sobie jakiś tam śmigłowiec czy coś. Ach. No właśnie, będziemy mogli sobie... Nie wiem, jak to daleko jest oddalone ode mnie. Zginie czy nie zginie? Chyba nie. Przeżyj. Co za fail z tym samochodem. Ale to miejsce jest fajne, bo rzeczywiście na ten most można szybko wskoczyć. Mogę po prostu tu wjechać. A nieważne. Bierzmy śmigło. I lećmy na miejsce. Ot! Pojawił się nawet niezepsuty. Czasami pojawia się i się od razu dymi. I zobaczymy, co to będzie. Paleto Bain. Zobaczmy. Teraz zobaczymy, jak będzie wyglądało przejmowanie. Czy równie trudnie będzie jak z paczkami. I co to? To jest jakiś pojazd ma być, tak? Zastanawiam się, czy też, czy to mobilne centrum dowodzenia, które chyba sobie kupię zaraz, czy będzie... Będziemy mogli tym jeździć, sterować. Mam wrażenie, że tak, chociaż nie wiadomo. Czy to będzie samo jeździć, samobieżne? Nie mam pojęcia właśnie. Będzie trzeba to przetestować. Tak czy inaczej ciekawa sprawa, taka wielka ciężarówka z naczepą jakąś, gdzie można prawdopodobnie schować jakiś pojazd i zrobić jakąś grubszą akcję. Dobrze, jesteśmy na miejscu chyba. I odbierz zasoby. No prosto, chyba nic się nie stanie. Tak po prostu wezmę sobie ciężarówkę i pojadę w swoją stronę. Okej. Okay. Sygnał globalny za 36 sekund. Przejmujesz zasoby. No i co? I teraz mam dojechać do celu. Dojeżdżam do celu. I już. Ja tak proponuję, żebyśmy sobie pojechali torami. Torami powinno być najszybciej. Cyk, cyk, cyk. No tak, bo tutaj od razu jak wyjadę z tunelu, to praktycznie będę przy swoim bunkrze. Potem pojechać... Fajne miejsce w sumie. Wow! Ale zarzuca tym gnojem. O shit, co to było? Co to mi się tutaj pojawiło koło mapki? Okej, okay, no dobra, ale to spoko, no to tak jak przy paczkach, nic nadzwyczajnego. Ale mi się pojawił teraz ten taki znaczek, widzicie koło mapki? Taki duży znaczek. No to ja mam fajnie, patrzcie, bardzo fajnie sobie wybrałem lokalizację, pierwsza paczka będzie dostarczona, spoko. Tutaj też taki tip dla... O, właśnie, ale problem jest, bo tutaj czasami pociąg jedzie pod prąd, a to jest dość szeroka ciężarówka. Jak mi tu wyskoczy, to będzie lipa trochę. Więc lepiej, żeby nie... O, shit, ale to ja muszę... Muszę przejechać przez ten tunel, bo tu nie wyjadę, chyba. Znaczy, może by tam się udało, ale... No jest ryzyko, jest zabawa, krótko mówiąc. Przejdziemy tu przez górę i tak myślę, że jest szybciej, niż jakbyśmy mieli jechać tam gdzieś dookoła. No dobrze, pociągu nie ma. Tutaj sobie zjedziemy na skróty. Ops. Ops, 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 ops. Już zaraz będę w bunkrze i zobaczymy, co się stanie. No to jest prawdopodobnie mało, to co ja dostarczam teraz. A może dużo, lera wie. Te zasoby jakoś tam będziemy przerabiać. I jakieś tam badania z tego wynikną. No zobaczymy, co to będzie. Ale wszystko wygląda ciekawiej. Będzie trzeba to wszystko teraz podkrywać od nowa. Jak każdą aktualizację w GTA, chociaż zawiedziony jestem troszeczkę, że nie ma tych pojazdów cywilnych, jakichś nowych samochodów, super samochodów, wiecie, tych rzeczy.
Nie było to jakieś specjalnie trudne. Gdzie się zawiera ta cała trudność? Rozpoczęła się produkcja broni. Cokolwiek to znaczy. Okej, zobaczmy. Przez twoich pracowników, okej. Będę skrzyni przechowywana tutaj, by utrzymać produkcję. Zużywane są zasoby. Czyli te zasoby muszę dostarczać, tak jak w przypadku aktualizacji motocyklowej. Trzymane. Zarządzać produkcją i badaniami. Weź modyfikację broni i pracę. Okej. Okay. Badanie. No dobrze. Bo zasoby zamawiamy za darmo. To gdzie jest haczyk w takim razie? Ha. Trzeba to zobaczyć. Chodźmy na razie tutaj zobaczyć. Bo tak, mamy zasoby. No, okej, okay, to już wiem. Wykupić co oni z tym centrum operacyjnym mobilnym? Na razie nie chcę kupić. Rockstar coś za bardzo ciśnie na to. No mi się nie podoba. Na razie tego nie potrzebowałem. Potrzebowałem do czegoś? Nie potrzebowałem. Tutaj gdzieś można było chyba wejść, bo jest... Dobrze, zobaczymy teraz na laptopku, jak sytuacja wygląda. Ciekawe, czy ja to mogę doglądać też ze swojego biura, tak się zastanawiam. Nie jestem pewny. Chyba tak. Chociaż cholera wie, bo to jest... A zobaczcie, jak te zasoby szybko się kończą. A, tutaj wszystko jest. You'll be resupplying the lab so they can research new weapon technologies or manufacture arms for you to sell. Full disclosure, this is kind of a gray area legally and a red flag to bad actors, so expect attention. Make sure you can handle it and utilize security upgrades as they prove necessary. Your goal, as well as ours, is making this a profitable business. Dobrze. Czyli tak, zasoby mamy, badania. Zobacz odblokowane elementy. Badania nieaktywne. Zablokowane, zablokowane. Podejrzewam, że muszę to... Cholera, skomplikowane trochę. To jakieś chyba malowanie naszych pancerzy. Na czołgach czy gdzieś tam. Tu jakieś tłumiki, jakieś nowe lunety. Jest tego trochę. Mina! L, spoko. Bum, bum, jakieś tam malowanie dodatkowe. Wszystko mam zablokowane chyba. A coś od cośkolwiek jest odblokowane? Nie. Dobrze, teraz badania. Wejdźmy jeszcze tu. Odblokowane, przyspiesz badania. Czy ja już mam jakichś pracowników? Stan wytwórni aktywna. Postęp badań? Zerowy. Zarządzaj Okej. Dobrze, czyli co? Najlepiej by było najpierw wszystko pobadać, a później już zająć się produkcją. Aha, nie można sobie dokupić na przykład kadry do tego czy do tego. Czyli teraz zajmują się głównie badaniami. I teraz wszystkie zasoby idą na badania, tak? A dopiero możemy sobie przełączyć między towarem a badaniami. Ciekawa sprawa. Zobaczmy jeszcze. Możemy przydzielić do obu zajęć, ale wtedy prawdopodobnie będzie to trwało wszystko wolniej, nie? No. I pewnie te zasoby do tworzenia broni, wiecie, będziemy mogli później sprzedawać, tak? Już nam się coś te zasoby zużyły. Prawdę mówiąc, jeden pojazd dostarczyliśmy. Zobaczmy ulepszenia. Jeden pojazd dostarczyliśmy i tyle, nie? Ulepsz pracowników. 500 000. Ulepsz ochronę. Dobrze. Zatrudnić ochronę i zastosować monitoring, zwiększyć to ryzyko, że zostanie skradziony przez wrogów. Okej? Okay?
Więcej pracowników, skróci czas produkcji i badań, także zwiększy wartość towaru. Okej. Sprzęt lepszej jakości. Zwiększy wartość. Kurde, drogie co to trochę, nie? Chyba to jest najbardziej opłacalne. Zasoby będą starczać na dłużej. No bo mniej dostarczymy i na dłużej będziemy je mieli, prawda? I pracowników możemy też ulepszyć. Dobrze. To tutaj mamy ulepszenia, więc tak to wygląda. No nic. W następnym odcinku przejrzymy sobie to centrum mobilne dowodzenia, centrum dowodzenia mobilne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie działało. Czy tym da się jeździć, czy tym się nie da jeździć. Także zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie.